Niezmiernie rzadko zdarza mi się przeprowadzać wywiad w plenerze. Świeże powietrze, słońce i piknikowy klimat dookoła sprzyjają rozluźnieniu i świetnej atmosferze. Zasiedliśmy więc nad brzegiem Wisły i snuliśmy opowieści. Zapraszam na spotkanie z zespołem Buenos Aires. Raz, tylko teraz, tu i teraz, tylko teraz, w tym momencie. Staramy się unikać, wszyscy teraz lubią, żeby każdego sklasyfikować, gram w takim stylu, gram w takim stylu, wszyscy są teraz albo progresywni, albo alternatywni. No tak. My tak naprawdę chcemy robić swoją muzykę, która się nam podoba, która tak naprawdę nam odpowiada, według naszych jakichś tam ocen ona jest jak gdyby wyrażeniem tego, co my chcemy pokazać. Mętlik w głowie. Tak, staramy się jak najbardziej połączyć wszelkiego rodzaju klimaty muzyczne. Unikamy jak najbardziej tego, żeby pojawił się jakiś jeden wątek, który będziemy kopiować i bazować na tym, że wymyśliliśmy coś jednego fajnego i teraz jest super i wszyscy na hura gramy tylko i wyłącznie jeden styl. Przede wszystkim każdy z nas lubi inną muzykę i to jest właśnie bardzo fajne w zespole, że nie jesteśmy fanami jednego zespołu i na hura staramy się kopiować dany zespół. Każdy z nas jak gdyby lubi inny styl muzyczny, co nas jak gdyby ubogaca też w samej produkcji muzyki. Myślę, że jest to słyszalne, że zresztą jak w wielu tam recenzjach było, że jednak słychać wpływy pewnych zespołów, od których nie jesteśmy w stanie uciec. No mimo wszystko dzisiaj na dzień dzisiejszy wymyślić coś całkowicie nowego, świeżego. Życzę sobie i innym zespołom, żeby to zrobić. Nie, coś gościom. Jest tak. Założenie było takie, Buenos Aires. Jak gdyby w samej nazwie łączymy dwie rzeczy, prawda? Błogość i agresję. Myślę, że to zdjęcie jest też odzwierciedleniem tego, co chcieliśmy jak gdyby przedstawić i wizualnie przede wszystkim. Zdjęcie jest jak najbardziej autentyczne. Powstało 2 lata temu w czasie powodzi na Śląsku, czy już 3 właściwie, tak, na Paprocanach. Jest to autentycznie zalana część Paprocan, miejsce, gdzie kiedyś odbywały się fantastyczne koncerty poświęcone Ryśkowi. Już, tak już powiedziałem wcześniej, były, odbywały się. Pan, który siedzi na tej ławeczce, jest to rybak. Żartuję. Jest to naprawdę rybak, który po prostu podszedł do tej ławeczki, szukał swoje stanowisko do łowienia ryb i tak sobie siedział. Ale zobaczcie, jaką piękną ideologię dorobił, tak? Buenos, agres, że błogo, agresja, tutaj żywioł, w sensie dokładnie. Tak. No tak, błogość, że zamyślenie, no popatrz, na to bym nie wpadł. No to też nie jest tak, nie? Bo każdy się pyta właśnie o nazwę. Każdy się pyta o nazwę zespołu, jak powstała, czy macie coś wspólnego. A to standardowe pytanie. Ale tak naprawdę nie było żadnej ideologii. To jest przypadek, po prostu nazwa jest przypadkiem. A tak naprawdę ideologię każdy sobie może dorobić do tego sam, prawda? My, zwracając uwagę właśnie tą nazwą, Buenos Aires, właśnie tak jak Tomek powiedział, to jest połączenie dwóch różnych skrajności i myślę, że doskonałym odzwierciedleniem jest właśnie nasza muzyka i do tego właśnie okładka. Płyta była nagrywana w Kętach, w bardzo fajnym studiu Piotrka Mędrzaka. Po całości on tam zrobił miks, jeżeli chodzi o mastering, to zostało to wysłane, zresztą polecone przez niego, żebyśmy to wysłali do Berlina.
Tam no, gościu się zajął tym dość konkretnie, podszedł do nas naprawdę bardzo profesjonalnie, bo wcześniej żeśmy wysyłali tutaj też w Polsce Piwkowski, tak? Piwkowski? Piwkowski. Odczuliśmy po prostu zrobione. Dokładnie, odczuliśmy wrażenie, że, także... odczuliśmy wrażenie, że po prostu zlał na zasadzie, dobra, mam nazwisko, zrobię to jak chcecie, będą posikani. Nie, po prostu byliśmy naprawdę w szoku, było to beznadziejnie zrobione, nie podobało nam się to. Zostało wysłane do Berlina i w Berlinie... Znaczy Chris Bauer zrobił bardzo dobrą robotę. Znaczy podkreślił jeszcze to, co zrobił Piotrek Mędrzak w studiu, prawda? Bo muzyka, którą zmiksowaliśmy już w studiu, była i tak bardzo przestrzenna. A właśnie przez mastering Chrisa po prostu popłynęło. Popłynęło tak po bandzie, że byliśmy zachwyceni. Akurat mieliśmy możliwość przesłuchania iluś tam próbek wysłanych właśnie od pana Bauera, także to o tyle nam było łatwiej, że słyszeliśmy materiał, który on produkuje. To nie było tak, że całkowicie nie znamy, tak, nie znamy, kim on jest i o, może nam ktoś zrobi z Berlina, bo dobrze brzmi, bo z Berlina. Nie, to jest olbrzymia produkcja, jeśli chodzi o tego pana. Jest naprawdę... Nie chciałbym tutaj może reklamować innych zespołów. Nie reklamuj. No mów. Ale jest to, powiedzmy, pierwsza setka z list, które na pewno gdzieś tam każdy gdzieś słyszał. Stąd nam było tyle łatwiej, podejmując współpracę z nim. Wiedzieliśmy, jak to będzie brzmiało. Może faktycznie na naszym materiale ciężko nam było wyobrazić sobie, jak nasz materiał będzie brzmiał w jego produkcji. Bo tak naprawdę często mówi się o nagrywaniu, mówi się o miksie, a tak naprawdę mastering to jest olbrzymia robota, to jest... ta kropka nad i, ta wisieńka na torcie. Jeżeli tego nie ma, jeszcze jest to zrobione źle, cały efekt idzie gdzieś w niepamięć, w niebyt. Także tutaj może nie do końca jest tak też, że nie wiedzieliśmy. Coś tam wiedzieli. Nam podobało się. Pomógł to. Wam znaleźć swoje brzmienie. Tak. To było właśnie bardzo odkrywcze, jeżeli chodzi o... Bo właśnie właściciel studia, Piotr Mędrzak, też okazał się też producentem przy okazji. Także naprawdę wsadzał swoje 3 grosze do tego wszystkiego i też wiedział, co my chcemy osiągnąć. Tylko teraz, w tym momencie, tylko teraz, krótkotrwale, tylko teraz, na niedługo, tylko teraz, tak ulotnie, tylko teraz, w tym momencie, tylko teraz, krótkotrwale, tylko teraz, na niedługo, tylko teraz, tu i teraz, tylko teraz, w tym momencie. Nagrywając epkę, tak naprawdę nie ukrywajmy, to było zlepienie wszystkiego, co żeśmy do tej pory zrobili i po prostu wmontowaliśmy te numery. Nikt się wtedy nie zastanawiał, co będzie do radia, co nie. Mamy tendencję do robienia rozbudowanych numerów, zmiennych. Czyli głównie chodziło o to, żeby się pokazać, a nie o to, żeby wejść na listy przebojów, tak? No przede wszystkim. Nikt nie miał takich oczekiwań. Wiadomo, tendencje się zmieniają i jeżeli my czytamy w jednej i drugiej recenzji, że brakuje nam kawałka, który mógłby być promowany typowo w radiu. Typowo promowany radiowy kawałek, bo to jest też dla nas taka wskazówka, że ludzie chcą nas słuchać, prawda? Mhm. No tak. To wymagamy od was, żebyście zrobili coś krótszego, coś bardziej skondensowanego. I też tak będzie, na pewno tak będzie na longu. Kiedy pełna płyta? Na pewno w tym roku. Jesień, może koniec jesieni. Prace już trwają, więc to jest kwestia szlifów, tylko i wyłącznie. Zmiany nastąpią na pewno przez to, że skład się zmienił od powstania epki, więc kwestia tego, jak to obecnie będzie brzmiało, automatycznie będzie można usłyszeć. Na pewno te kawałki, które były tworzone wcześniej, będą zachowane w tym klimacie, jak było. Obecnie wszystkie rzeczy, które są na nowo tworzone, są tworzone z tymi ludźmi, którzy są. Każdy wnosi swoje pomysły, więc jest tak, to jest fakt, że Tomek zawsze przynosi pomysł, nie będziemy ukrywać. Ale każdy dorzuca coś swojego i to jest właśnie fajne, to jest zespół i to, co już wcześniej mówili, no nie ma demokracji u nas, nie będzie, bo to tylko szkodzi. Tylko teraz.
były klawisze, które bardzo jak gdyby tworzyły też klimat zespołu, tak, tak. Prawda? To jest kwestia naprawdę bezsporna. Teraz jest DJ. Zupełnie inaczej się pracuje z DJ-em, jak z klawiszowcem. Ale zupełnie wymieniliście klawisze na DJ-a? Nie, nadal są klawisze. Klawisze są, tylko mam na myśli tutaj personalnie człowieka, który obsługiwał u nas, Grzesia, którego bardzo pozdrawiamy też. Klawisze, stricte klawisze. Teraz jest klawiszowiec i DJ, w sensie tak, jednej sample, osobie. Są klawisze. Ale one nie są tworzone typowo dla klawiszowca, który klawiszowiec, ja tworzę zupełnie inaczej. Pianista gra inaczej. Gra tak, inaczej. Tak. Stąd na pewno będzie inaczej też brzmiał ten materiał, aczkolwiek myślę, że swojego stylu nie stracimy. To na pewno. Walczymy o to, żeby mieć jednak w tej mieszance gatunków muzycznych, tego co słuchamy, jednak żeby to było charakterystyczne dla Buenos Aires, żebyśmy byli rozpoznawalni. Żebyśmy byli Buenos Aires, po prostu. Byli Buenos Aires. Tak.